Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. W poprzednim odcinku bawiliśmy się Mambą, a dzisiaj zajmiemy się Impotę Nightshade, jak on się nazywa? Tak, zdaje się, że to jest Impotę Nightshade. Przynajmniej tak uważam, że to się czyta. To jest Muscle Car. Ogólnie ostatni update w GTA obfitował w Muscle Cary i ten jest jednym z nich i dzisiaj się nim zajmiemy, będziemy sobie go testować, sprawdzać, opowiem o wrażeniach z jazdy tym właśnie samochodem. Ja już nim troszeczkę jeździłem i mogę tylko powiedzieć o nim, że strasznie driftuje. Jest troszeczkę ciężki do jazdy, tak samo jak Mamba. Mamba po tuningu zachowuje się... Bardzo fajnie się jeździ tymi samochodami, nie mówię, że nie, to są takie typowe muscle cary i tak powinny się zachowywać i oczywiście się z tym zgadzam. Ale jeśli będziemy potrzebowali szybko gdzieś dojechać, będziemy potrzebowali naprawdę bardzo, bardzo szybkiego transportu, na pewno nie będą to te muscle cary, nie spełnią tego zadania. Natomiast do dojazdu w jakieś tam miejsce w mieście i do chwalenia się nowym samochodem, na pewno te auta będą nadawały się perfekcyjnie. Natomiast nie wyróżniają się one niczym specjalnym spośród wszystkich aut, jakie są dostępne w GTA Online, pomimo tego, że są właściwie nowe, tak? A w ogóle to wyglądają i właściwie takie same atuty mają jak te wszystkie auta tutaj. Więc może tak, skupmy się troszeczkę na dźwięku tego auta. Gdy stoimy, słychać także delikatnie mruży. Ja nie wiem, czy to będziecie słyszeć, ale jest taki leciutki pomruk. Moja suka coś tam zwariowała w środku, ale delikatnie mruczy. W przypadku Mamby, podczas wsiadania do auta, usłyszeliśmy bardzo fajny efekt dźwiękowy. Tutaj też mamy coś podobnego. I zauważyłem, że w niektórych samochodach jest coś takiego, że po odpaleniu nagle jakby nasza postać dodaje takiego gazu i słychać taki fajny pomruk startowy tego auta. I w tych nowych trzech muscle carach, które zostały dodane do gry, takie coś jest. I tu mamy Nightshade'a. Jedziemy sobie go stuningować, zobaczymy jakie ma opcje tuningowe. Co mogę powiedzieć, zanim dojadę do warsztatu tuningowego, co mogę powiedzieć o prowadzeniu? Jak wspomniałem, jest to taki troszeczkę driftowy styl jazdy. Ma troszeczkę problem ze startem. Zobaczcie, że przyczepność nie jest tutaj najlepsza, ale na pewno samochód się spisze do palenia kapcia. Mam taki test ogólnie tutaj, nieoficjalny, do tych samochodów. Na przykład są auta, które totalnie mają słabą przyczepność i które nie potrafią podjechać pod strome zbocza asfaltowe. Tak, jest tutaj taka droga, bardzo stroma. To jest chyba jeszcze tutaj dalej kawałeczek. I na przykład jak jechałem Frankensteinem, czy jak się tam nazywał ten pojazd, on miał problemy z podjazdem pod tą górę, tak? Zobaczymy, czy Nightshade sobie poradzi z ruszeniem. Nie? Więc to jest mój test i niby głupi test, ale daje nam do myślenia, że kurczę, nie ruszymy tym autem pod górę. Albo będziemy musieli delikatnie tym gazem operować, żeby ruszyć, bo samochód będzie mielił kapora i nie ruszy. Więc to jest taki mój ciekawy test, jeśli będziemy mieli taką sytuację, że trzeba będzie podjechać autem gdzieś pod jakąś stromą górkę w mieście, nawet tutaj. No to może być kłopot i może nas na przykład policja albo jakiś nieprzyjaciel zastrzelić. Tak? Tak. Dobrze, no to idziemy sobie do salonu tuningowego i zobaczymy, co z tym autem będziemy mogli sobie zrobić. Ja mam obecnie 414 tysięcy dolarów. Taka kasa powinna wystarczyć na tuning tego samochodu. I zajeżdżamy. Nie jestem pewny, ile tu opcji mamy. Nie sprawdzałem tego jeszcze, ale na pewno coś tam sobie będzie. I uwaga, naprawiamy pancerz, hamulce. O, jest coś fajnego, jest coś do tuningowania. Zderzaki, klatka, spoiler, turbo, koła. Zaczynamy. Zaczniemy od pancerza, 50 tysięcy. Hamulce, 35 tysięcy. Zderzaki przednie. No, tutaj mamy mały wybór. Jest tylko jeden zderzak do wyboru i no, niespecjalnie mi się on podoba. Standardowy jest ładniejszy, więc go zostawię. Możemy sobie zainstalować wózeczek.
tak zwany stelaż do stójki, czyli dla dragsterów. Nie podoba mi się to też specjalnie, więc tego też nie będę instalował, ale jest taka opcja. Silnik. Wydech. I to jest coś, co mi się naprawdę podoba. Chociaż kształt tego wydechu nie jest za specjalny, to podoba mi się fakt, że można zainstalować to z tyłu, z boku, sorry. Tak. I grille. Możemy sobie zmienić. Standardowy wygląda fajnie, z napisem. Ale możemy dać też taki. Na razie się z tym wstrzymam. Zobaczymy maski. No i tutaj mamy już fajne pole do popisu. Maska, która... Ta maska przypomina mi troszeczkę Dodge'a Challengera, który pojawił się w Driver San Francisco. Właściwie był tytułowym, ikonowym samochodem tamtej gry właśnie. Z tym, że tam mieliśmy fragment silnika jakby wystawał z tej maski i się ruszał. Tutaj mamy to jakby zaślepione, ale w tym samym miejscu właśnie ta maska jest taka wyżłobiona, co mi się podoba. No i możemy sobie te wloty powietrza jeszcze wystawić do góry. I teraz pytanie, czy rzeczywiście to będzie pasować do tego samochodu? Myślę, że tak. Zainstalujemy ten za prawie 10 tysięcy dolarów. Światła. No i tutaj standard, możemy ksenony zamontować. Neonów nie będziemy tu montować, bo do muscle cara, no hej. Możemy klatkę założyć. Możemy albo nie możemy, myślę, że to będzie pasować. Poza klatką instaluje się też nam wielka butla, prawdopodobnie z nitrem, bo raczej to butla do gaszenia samochodu nie jest, czyli gaśnica. Możemy sprzedać auto, możemy zainstalować spoiler. I tu mamy cztery typy spoilerów. Tak? Takie coś. I zobaczcie, że to nie są spoilery. O proszę, bardzo, bardzo fajne modyfikacje możemy sobie tutaj założyć. Bardzo podoba mi się ten spoiler, myślę, że będzie pasował. Za 13 tysięcy. Zobaczcie, że to nie są tak o sobie przyklejone, obojętnie jakie spoilery, które są do większości samochodów, tylko jest to coś zupełnie nowego. Zawieszenie, obniżenie. Obniżenie nie jest jakieś duże, ale i tak w niektórych samochodach typu Turismo R obniżenie trzeciego poziomu czy czwartego to było... no można powiedzieć, że trzeciego poziomu obniżenie to jest dosłownie ułamek milimetra chyba, bo to w ogóle nie ma żadnej różnicy później, jak się obniży auto. No i turbo, tak. Możemy dobrać sobie także koła, ale te, które są standardowo zainstalowane, są dość ciekawe. Rodzaj kół. Weźmy sobie muscle. Zobaczymy. Te są bardzo fajne felgi. I są dość szerokie kapcie, co mi się bardzo podoba. Te mi się podobają. Dajmy sobie i weźmy sobie... Aha, tu możemy jeszcze chyba zainstalować... Nie, moment. Kolor, to zaraz sobie... O, właśnie, kolor kół. Dajmy sobie węglową czerń. I... to by nawet trochę pasowało, więc dam. W stylu lat 70. Ulepszenie opon, kule odporne, rzecz jasna. No i dym spod opon, dajmy... Nie wiem, jaki tu jeszcze kolor auta wybiorę, ale na razie dajmy czarny. Szyby. Limuzynowe. No i tyle. Dobrze, teraz możemy sobie wybrać kolor prawdopodobnie. Lakierowanie. Kolor podstawowy. Dajmy sobie może jakiś... grafitowy mi się podoba. Ładnie wygląda. I zaraz właśnie pokombinujemy z grillem. Winna czerwień. Podoba mi się. Dobra. No i teraz zobaczymy sobie jeszcze grill. Klatkę mamy. Grille. Jaki będzie nam tutaj pasował? Myślę, że ten trzeci jest odpowiedni. Bardzo mi się podoba taka kombinacja. I w zasadzie jest to jeden z samochodów, jeden z muscle carów posiadający naprawdę niezłe ulepszenia. Sporo modyfikacji możemy sobie do tego auta zamontować, co mi się bardzo podoba.
i no kurczę, wygląda naprawdę nieziemsko, tak? Jest mega poszerzony, teraz jest dodatkowo obniżony, mamy fajny wlot powietrza, fajne jakieś zaczepy na maskę, ładnie dobrałem kolory, bardzo mi się to auto podoba. No i sprawdźmy teraz po takim tuningu, można powiedzieć maksymalny, jak w ogóle słychać ten samochód, jak on brzmi. Słychać gdzieś tam turbosprężarkę, no ale ogólnie dźwięk samochodu jakoś tam specjalnie się nie różni. Może troszeczkę zmienił swoją barwę, ale na to nie będziemy jakoś specjalnie zwracać uwagi, bo to jest prawie że ocena subiektywna, każdy jakoś inaczej słyszy. Myślę, że test tego podjazdu pozostanie nierozstrzygnięty, no bo to są muscle car, one powinny driftować, zgadza się, ale są nieraz takie sytuacje, że no musimy pod górkę szybko ruszyć i co wtedy? Mamy sobie takiego muscle cara i na każdą akcję go weźmiemy, ale muszę przyznać, że naprawdę ten samochód nieziemsko mi się podoba i jest po prostu przepiękny. I sprawdźmy teraz, czy ruszy pod surową górkę. Niestety na pełnym gazie buksuje kołami, a nawet troszeczkę osuwa się do tyłu, więc to nie jest fajna opcja. Można ruszyć sobie powoli i to zdaje egzamin, no ale w nerwowej sytuacji z operowaniem gazu może być różnie. Więc tak sobie wygląda ten samochód. Sprawdźmy jeszcze jak z przyspieszeniem, jak w ogóle odczucia prowadzenia tego samochodu. Spróbujmy pokonać jakąś taką drogę, no bo tutaj nie chodzi o osiąganie jakichś tam wielkich prędkości. Z grubsza większość samochodów ma taką samą prędkość maksymalną, no ale przeważnie to sobie sprawdzamy, więc i tym razem zerkniemy. 100, widzę tam, ojej, kurde, patrzyłem się na licznik, sorry. Powinniśmy tutaj ładnie osiągnąć prędkość maksymalną. Właśnie, nie pokazałem wam kokpitu. Kokpit sobie wygląda tak. Bardzo klasycznie i standardowo. Dobra. Ojej, jedziemy trochę pod prąd, ale jakoś może wybalansuję. Przyspieszenie jest takie sobie, nie jest oczywiście na miarę super samochodów GTA Online, no ale zdecydowanie nie jest najgorsze. I zobaczmy, jadę do 120 km, sorry, 120 mil na godzinę, bo licznik w GTA w kokpitach samochodów jest w milach na godzinę. Do 120 mil na godzinę rozpędzić się jest niełatwo, więc na pewno nie jest to samochód, którym będziemy się ścigać z super samochodami albo z samochodami sportowymi. Więc do czego jest ten samochód? Myślę, że do Lansu. On przede wszystkim wygląda bardzo stylowo i jest dla graczy, którzy cenią sobie w autach dość rozbudowany tunik i możliwości personalizacji. Tutaj takie coś właśnie ten samochód posiada i mnie się on bardzo podoba i będzie jednym chyba z moich nawet ulubionych aut, którymi będę chciał sobie jeździć. Nightshade. Niezbyt wysoka prędkość maksymalna, zdolność do, czy raczej po prostu driftowanie, no, można tak powiedzieć, przydzielić go do grupy takich samochodów bardziej driftujących niż przyczepnych. Tak? Wygląd moim zdaniem 10 na 10, tutaj nikt chyba nie będzie się sprzeczał, wygląda niesamowicie, szczególnie po tuningu, dostosowaniu sobie koloru do własnych upodobań i tego typu rzeczy. Po wydaniu tam, ile wydałem, no o kurde, z 300 tysięcy dolarów wydałem na sam tuning i po wydaniu takiej kasy muszę przyznać, że auto wygląda nieziemsko, bardzo mi się podoba. No ale to jest moja subiektywna ocena. A co wy myślicie o tym samochodzie? Jak wam się widzi to auto? Jak widzicie, nie jest najlepsze pod względem osiągów i przy ruszaniu raczej lepiej nie używać pełnego gazu, tylko ruszyć sobie powoli, wtedy ruszymy szybciej. Nie, ale no właśnie, w nerwowej sytuacji bywa różnie, wiem, bo w grze spędziłem prawie 300 godzin i no w nie... Mało jest gier ogólnie, w których spędziłem tak dużo czasu, a gram w naprawdę wiele gier, więc wiem coś na temat grania w online w GTA. Także różne są sytuacje. Co myślicie o tym aucie? Jak wam się podoba? Piszcie oczywiście w komentarzach, będziemy sobie dyskutowali na temat aut w GTA. Mam jeszcze kilka aut do sprawdzenia, ostatnio dużo sobie kupiłem, więc oczywiście je sobie potestujemy. Zapraszam was na kolejne odcinki. Na razie, pa pa.